Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Różnie się o nim mówi. Różnie, śpiewa. Różnie. Ale Tomasz, kolorowy ptak. Wypłać nam nagrody teraz. Felieton Tomasza Olbratowskiego. Święta świętami, ale słuchajcie, zbliża się koniec roku i tu już jest ostatnia chwila, by zrezygnować z postanowień noworocznych, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił. Mówię do całej waszej trójki. I podjąć je na nowo w przyszłym roku. No bo spójrzmy, jeśli do tej pory wytrzymaliście w swoich postanowieniach, to znaczy, że były one w porządku. To po co szukać nowych i męczyć się? Podejmijcie 1 stycznia to postanowienie porzucone teraz. Te parę dni nie zrobi różnicy, a spowoduje, że Sylwek będzie radośniejszy. A te kilka dni z ciut okładem miną wam w takim luźnym, osobistym klimacie komfortu, ocierając się o beztroski stan niefrasobliwości, jakże bliski idylicznej sielankowości. Jak ktoś obiecał sobie na przykład, że nie będzie pił alkoholu i wytrzymał, nie chce popije. Jak ktoś nie palił, nie chce zakurzy. I z powrotem podejmijcie to zobowiązanie od nowego roku. Będziecie wiedzieć, że dacie radę. Niepewność jest najgorsza. Generalnie powinniśmy przed nowym rokiem wypróbować te postanowienia, które chcemy podjąć, żeby wiedzieć, nie? Na przykład zacząć w czerwcu. Będę pomagał żonie sprzątać. Ostre, ciężkie, mała szansa na realizację, ale próbujmy. Żona może podjąć równie trudne, a może i cięższe postanowienie i zobowiązać się, że będzie wytykać mężowi błędy i niedopatrzenia tylko 78 razy dziennie, a nie 517 razy. Albo może coś łatwiejszego, coś rzucę, nie? Jeśli nie stać cię na rzucenie palenia czy picia, rzuć kamieniem w kogoś, kto robi coś, czego ty nigdy nie robiłeś i nigdy byś nie zrobił. Na przykład rzuć kamieniem w człowieka gaśnicę. O, bardzo.